Cześć, witajcie z Osnabruku, fajnego też miasta historycznego, jednego z kilku bardziej charakterystycznych, zabudowaniem z XVI-XVII wieku obok Munster, które tu jest niedaleko. My jesteśmy akurat w Osnabruk. Często mijacie to miasto bokiem, jadąc do Polski, dlatego że jest przy trasie, przy autostradzie numer 30, więc jak ktoś leci górą i jedynką z holenderską, to w tym momencie wlatuje przez Osnabruk i przez Bad Oeynhausen. Natomiast tutaj w tle widzicie wieżę fajnego kościoła, który... Znaczy, oczywiście zobaczymy sobie później, więc na chwilę obecną to tyle. Chciałam się tylko z wami przywitać tutaj właśnie w Osnabruku, więc do zobaczenia później. Zobaczcie, jak można fajnie wpleść stare zabudowania, znaczy wpleść, zachować bardziej stare zabudowania i stary spichlerz w miejsce rekreacyjne, bo jak widzicie, zobaczcie, część starówki, bardzo fajny spichlerz. I zarazem wplecione, zobaczcie, fajne miejsce odpoczynku dla mieszkańców, także jak najbardziej ten pomysł uważam za bardzo trafiony. Tu widać nawet, zobaczcie, jakieś kafle. Ten kafel tutaj, jak zobaczycie, jest bardzo stary. Jest z... Oj, opla. Czekajcie. O, jest bardzo stary. Jest z 1903 roku. Wszystko to nadal jesteśmy, przypominam, w tle pięknego kościoła z tyłu. Ale to dopiero początek. Nie no, słuchajcie, wiecie co, to jest nienormalne i to co tu widzę, nie wiem, może to interpretować jako drugą stronę protestu, że próbuje nam się zamknąć usta, próbuje nas się zamknąć, wyciszyć symbol maseczki, która jest w tej chwili wszechobecna. I zobaczcie, jaki, nie wiem, czy to jest forma protestu, czy to jest forma sztuki. Trudno mi powiedzieć, natomiast widzicie, co tu się dzieje? Figury w maseczkach. Kiedyś mieliśmy płyty na szybach w starych czasach, w samochodach, płyty na lusterkach. Teraz są maseczki na lusterkach, ale maseczek na figurach jeszcze nie widziałam. Dziwne, nie? Dziwne mamy czasy. Zobaczcie, jaki fajny kompleks pałacowy. Możliwe, że był to też pałac biskupi, ponieważ zarówno w Munster było duże biskupstwo, jak i tutaj, więc możliwe nawet, że był to pałac biskupi. Niestety nie jestem w stanie wam w tej chwili dokładnie powiedzieć. Natomiast, no tak jak widzicie, idziemy sobie właśnie zobaczyć. Właśnie. Zegar. W tej chwili, no właśnie, zobaczcie, już wyjaśniła się tajemnica, co jest w tej chwili. W tej chwili, jak tutaj spojrzycie, to mamy informację, że jest to Uniwersytet Osnabruk, Wydział Pedagogiki i Szkolnictwa Wyższego.
wcześniej, to szkoła Adolfa Reichweina Hochschule od 55 do 70, od 35, przepraszam, do 73. Natomiast na chwilę obecną jest to Uniwersytet w Osnabrück, Wydział Szkolnictwa Wyższego. Zobaczcie, jaki fajny kampus mają. Tak, dokładnie. Dawna fosa zamkowa. Zobaczcie. Tak to wyglądało ówcześnie. Słuchajcie. Dawny zamek w Osnabrück. Spróbujemy obejść, żeby wam pokazać detale, bo z tyłu są też fajne detale, które można tutaj podejrzeć. No właśnie, zobaczcie, opis kampusu. Jakby ktoś chciał kiedyś tu studiować na pedagogice, może sobie zobaczyć tutaj. Ale nie tylko, jak widzę, pedagogika, bo i zarządzanie zasobami ludzkimi HR, i edukacja kulturalna, i Ewangelicki Instytut Teologiczny, i marketing, office, zarządzanie, i studia prawa. Także tutaj widzę, jest kilka, słuchajcie, fajnych motywów, fajny uniwersytet. Zobaczcie. Z racji tego, że dzisiaj kręcimy troszkę pod słońce, spróbuję to zrobić wam z zacienionych stron. Chyba że oczywiście GoPro pokaże nam to lepiej. W takim razie oczywiście też wykorzystam ujęcia z GoPro, bo pewnie, jak wiecie bądź nie wiecie, od jakiegoś czasu zaczęłam korzystać również z GoPro. I w tym momencie część ujęć jest dla was robiona też z GoPro. O, zobaczcie, też rys historyczny II wojny. Tutaj rozstrzeliwano jeńców żydowskich eksterminowanych do obozów. 35 tysięcy osób zostało bezpośrednio dotkniętych, poszkodowanych przez gestapo. I oni sobie tutaj właśnie siedzieli od 38 do 40. Tu była główna kwatera gestapo we wschodnim skrzydle, i od 43 do 45 biura zostały lokowane na wyższych poziomach, a cele były lokowane na niższych poziomach. Także jak widzicie, mamy tutaj też rys historyczny. Zobaczcie, jesteśmy przed wejściem głównym. Opa. Jak widzicie, no nie mogę wam pokazać na drzwiach, bo niestety jest w tej chwili obecny pan portier bodajże, więc niestety nie mogę wam pokazać, ale bardzo ładny napis na drzwiach, zachowany w stylu Uniwersytet Osnabrück.
My natomiast pokażemy Wam troszkę więcej rysu historycznego. Herb rodowy. I zobaczcie, jakie ładne sąsiedztwo, począwszy od zamku, który był zlokowany, praktycznie ulokowany blisko kościoła świętej Katarzyny. Więc wpadłam właśnie na kawę, za chwilę sobie wypiję. Mam nadzieję, że pyszna, bo jest reklamowana jako z prywatnej palarni, to się mówi, bo kawa jest palona, nie? Więc z prywatnej palarni, zobaczymy jak będzie smakowała. Wystrój jest w miarę fajny nawet, słuchajcie, taki troszkę podzamkowy. Także za chwileczkę będziecie mogli sobie tutaj troszkę podejrzeć pysznej kawy i kawałka ciastka. A teraz spójrzmy sobie troszkę na restaurację, na kawiarnię. Spójrzmy na menu. Zobaczcie. No to słuchajcie, obiecałam Wam pyszne jedzenie, pyszna szarlotka. Zgodnie z obietnicą, co prawda najecie się tylko przez obraz, ale no i kawa. Kawa, słuchajcie, jest naprawdę pyszna, bo kawa jest, tak jak wspomniałam wcześniej, tutaj palona. Tutaj w Osnabrück, tutaj z lokalnej palarni. I powiem Wam, że smak jest naprawdę fajny. Dostajecie tutaj oczywiście z wodą, do przepicia wodą, zanim spróbujecie smaku kawy. Dopiero później dopatrzyłam, zobaczcie, dyplomy z kilku lat z palarni kawy. Także jak najbardziej tutaj jest fajnie to zorganizowane. Wszystko na miejscu dostępne. Także smacznego zapraszam do jedzenia. No właśnie. Tak jak wspomniałam, widzicie piękno Osnabrücku. Piękno zabudowań zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Wykorzystany. Zobaczcie, jak fajnie jest wkomponowany sklep. Sklep jest tutaj wkomponowany winny, więc możecie wina do bólu kupić. Sklep jest wkomponowany w całą stylistykę samego zabudowania. Także jest to naprawdę bardzo fajne. Widzicie? Tak jak widać, ten dom był wybudowany w 1586 roku. Haus Wilman. Numer 7, numer 7. Zobaczcie, jakie są ładne zabudowania tutaj, napisy. Cały dom właściwie jest przystrojony w napisy. Spróbuję Wam to później pokazać na zdjęciach. Ale zarazem wchodzimy już w bardziej historyczne centrum i zobaczcie, jak ładnie wygląda tam. A zobaczcie na ten budynek. Oparty jest na żywiołach ziemi, widzicie? Też 1856 rok. Wojna. Pokój.
A po środku żywioły. Ogień, woda, powietrze i ziemia. Widzicie? Jak to fajnie jest zrobione? Bardzo fajna.